Doszły mnie słuchy, że mamy mieć nowe DLC, moi drodzy. A skoro mamy mieć nowe DLC, to wypadałoby się przygotować, co nie? Dlatego ja już dzisiaj przygotowałem nasz kolejny projekt. A jest nim Dodge Charger. Tylko jak sama nazwa wskazuje, z silnikiem od Hellcata. I silnik od Hellcata wygląda w taki sposób, że mamy 707 koni. I na tym będziemy bazować w dzisiejszym materiale. DLC będzie dotyczyło kół, a konkretnie felg, których ma być około 80. Co za tym idzie... nie wiem, czy zostawimy go bez kół, czy na razie zrobimy na standardowych kołach od... nowszego Dodge'a. Jeszcze się nad tym będziemy zastanawiać, a tymczasem trzeba go doprowadzić do jakiejkolwiek kondycji, porządku, zwał jak zwał. Powoli ten samochód zaczyna jakkolwiek wyglądać i już zaczynamy tak delikatnie detale wrzucać, na przykład pomarańczowy napis SRT, który już powinien wam coś mówić. Mam parę rzeczy na pewno, które chcę wstawić, jeśli chodzi o kolor właśnie pomarańczowy. Zresztą zaraz będziecie widzieć, jak na przykład pomarańczowe sprężyny. Pierwszy raz w ogóle ich używam, ale doszedłem do takiego wniosku, że to jest auto jednak klasyczne i tu te detale powinny robić robotę, dlatego postanowiłem, że wrzucę troszeczkę koloru pomarańczowego. Nie będę wrzucał koloru zielonego, tak jak wam mówiłem, jeśli chodzi o moje tło, bo zielony z pomarańczowym na aucie nie wiem, czy by tak ładnie pasował, chociaż z drugiej strony ta ciemna zieleń może by jakokolwiek dawała fajny kontrast. Będę musiał się nad tym zastanowić. Na razie zostawiamy to w taki sposób. Jeszcze muszę pomalować na pewno zaciski. Co jest śmieszne, my już tą wersję robiliśmy, czy robiliśmy ogólnie Hellcata. Więc ja jakby sporo tych części mam dalej, bo my tam coś chyba wrzucaliśmy tuningowego, dlatego mi zostało. Więc cały układ wydechowy jest już gotowy. I nawet to ładnie wygląda. Tak więc ja się biorę za zaciski, no i zaczynamy zabawę tam. Ale już mogę wam pokazać mały szczegół kolejny, czyli czarny blok silnika. Nie wiem, jak dużo rzeczy będzie zmienione. Wiem na pewno, że będzie mógł się podobać. Trochę ta budowa mi zajęła, a wszystko przez kolorowanie. Jak sami widzicie, ten odcień, teoretycznie kolor jest ten sam, w praktyce odcień jest inny. Ale już z tym nic nie zrobimy, tutaj takie z modyfikacji. Ogólnie tak się oto silnik prezentuje, jest potworem po prostu, co ja tu będę dużo mówił. Nie wstawiłem ani jednej części tuningowej, co jest dla mnie wyzwaniem, ale tak, robimy całkowitą serię, bo i tak 700 koni w tym aucie to jest bardzo dużo. W ogóle już stoi pięknie na kołach, kolor jest również zmieniony. Wziąłem zieloną perłę. Myślę, że fajnie się prezentuje. Koła również nawet się wpasowały. Musiałem troszeczkę pokombinować jak zwykle, ale na ten moment zostaje tak. Później zobaczymy, czy wstawimy po prostu coś klasycznego do niego. Oczywiście jeszcze tutaj pierdoły. Wszelkie. Ale wydaje mi się, że prezentuje się to zacnie. Jeszcze trzeba tylko zająć się niczym innym jak skrzynią biegów, rozrusznikiem, takimi pierdołami, no i będziemy mogli już silnik powoli kończyć. Nie wszystko malowałem, no nie oszukujmy się, może łatwo z tym przesadzić, a tu nie o to w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że i tak jest dużo koloru. Tym bardziej, że ja to pierwszy raz robiłem.
Więc wydaje mi się, że jest ok. Nie przyciemniałem szyb, bo też mi się wydaje, że przyciemnione szyby w tym aucie jakoś by nie, zbytnio nie pasowały. Oczywiście trzeba wszystkie płyny dolać standardowo. Mam tylko nadzieję, że niczego nie zapomniałem, ale to się zaraz przekonamy. Bo no, trochę części tutaj jest mimo wszystko, tym bardziej, że my tak naprawdę mieliśmy no niemalże golasa. Szczerze powiedziawszy, nic z karoserii się nie nadawało. Wszystko musiałem kupować od nowa. Znaczy ja i tak najczęściej przy autach z DLC to kupuję od razu wsio. Się nawet nie patyczkuję. Ale no nie, w tym wypadku żadna część z auta się nie nadawała. Może dlatego, że to była jedna szyba chyba i któraś część karoserii pojedyncza. Nic poza tym. Ale nic się z tym nie zrobi. Dobra. Wspomaganie, jeszcze olej. Hamować tego nie będę, bo to, jak mówię, jest całkowita seria, więc bez sensu. Pozostaje nam nic innego jak podolewać wszystkie rzeczy. W ogóle ten kolor wygląda brązowo. A naprawdę brałem pomarańczowy, żeby nie było. W ogóle, zaraz wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Tutaj są pomarańczowe, a to są czarne. Tak całkiem przypadkowo wyszło, bo pomalowałem chyba 6 sztuk łącznie. A jak się skapnąłem, że mam 4 czarne, to mówię, zrobię część tak, część tak. No bo tutaj to ten... No mówię, to wygląda jak brąz i mnie to trochę denerwuje. Ale nic z tym się nie zrobi. Dobra. 97. Czegoś żebym zapomniał. Czego ja mógłbym zapomnieć? Aha. No to, że wał napędowy, to akurat wiem. No bo włożyliśmy skrzynię, ale nie zrobiłem nic innego. Ale to, że ja łączniczka nie dałem. I to, że ja tutaj całej w sumie części zawieszenia znowu nie zrobiłem, no to już jest trochę przypał. Ale to zaraz się naprawi. Na szczęście nie jest tym aż tak dużo roboty. Dobra. I wał. Nie to. To. O, ostatni nam został. No to trochę tych aut żeśmy porobili, jak tutaj tylko jeden wał został. Dobra, i teraz sprawdźmy. Tylna ten. Wszystko jest. 100. 136 tysięcy zysku, ale to my tego podzyski tak nie robimy. Auto myślę, że prezentuje się zacnie. Jeszcze tylko oczywiście ścieżka diagnostyczna. Tak żeby nie było. I jak to zrobimy, to pojedziemy się przejechać. Zobaczymy, czy te 700 koni na tych kołach daje jakkolwiek radę, bo wydaje mi się, że może być troszeczkę za wąsko. Szczególnie tył, który no nie mamy nawet 300. Więc wydaje mi się, że może być lekki przypał. No nie jest to samochód dragowy, żeby nie było, ale wydaje mi się, że nie powinno być tragedii. Ten dźwięk. Ta sprężarka, ten dźwięk. Podaje to nieźle. Ups. Zapomniałem, że to jest kuźwa ośmiobiegówka z Hellcata. No inaczej nie byśmy nie wyhamowali.
Szkoda, że nie możemy wyłączyć systemu. Czemu to wygląda, jakbym miał napęd na 4? Halo? Naprawdę to wygląda, jakbym miał napęd na 4. Także moi mili, w tym odcinku to jest wszystko. Mam nadzieję, że samochód wam się podoba, jak i również odcinek wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my się widzimy już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia. No i czekamy na DLC.